tym filmie zbuduję polskie seriale z Lego. Odwiedzimy posterunek policji, sprawdzimy co słychać u rodziny Boskich, a także przeniesiemy się w czasie o kilkaset lat. Zaczynam od zbudowania jezdni, na której ustawiam kilka drzewek. Tutaj dodaję oświetlenie, a na rogu ustawiam kartonowe pudła. Przyszedł czas na ostatnią podróż Hanki Mostowiak. Wszystko kiedyś się kończy. A ja zaczynam budowę kolejnego serialu. Do niebieskich spodni z białym paskiem przyczepiam zieloną bluzę. Dodaję jeszcze pomarańczową kamizelkę i łysą główkę. Oto Wojtas z Lego. Krótkie nóżki, szara bluza z turkusową naklejką, ciemna karnacja i jasne włoski. Te klocki wykorzystałem do zbudowania Valo, mózg. A tak wygląda Spejson. W blog ekipie były też inne wyraziste postacie. Cieślak, Pan Wiesio, Solaris, Łysa. Nie mogłem zapomnieć o Rudym, któremu nic nie poprawia humoru tak jak mały donosik. Już dzwonimy do Straży Miejskiej. Wyolowali mnie. Na takiej płytce zaczynam budowę ściany. Dodaję także okna z banerami reklamowymi. Na niebieskiej ścianie z prawej strony możecie zauważyć kilka gwiazdek. Z tych klocków przygotowałem takie wzmocnienie. Tutaj umieszczam jeszcze takie dwa filary. Te części pomogą mi w zamontowaniu wiaty, którą wykończę przy pomocy transparentnych szybek. Witryna sklepu spożywczo-przemysłowego u Krysi gotowa. Zdecydowanie brakuje nam tu jeszcze niebieskiej ławeczki. Pietrek otrzymuje ode mnie ciemne spodnie, pomarańczową kurtkę, taką buźkę i pomarańczowe włosy. Hadziuka przyodziałem w ciepły sweterek, a do jego skwaszonej miny przyczepimy taki kaszkiet. Solejuka ubrałem w beżowe spodnie i ocieplaną kurtkę. Obowiązkowo buźka z wąsem i brązowy kaszkiet. Czy ta twarz kogoś wam przypomina? Tak, to Stachu we własnej osobie. Stachu? Te pieniądze są za las! Tylko nie za dużo, Stachu. Towarzysko tylko. Niebieskie ogrodniczki, taką główkę i blond włosy wykorzystałem do budowy Patrycji Cwał-Wiśniewskiej. Granatowy garnitur, twarz z zarostem i luźne włoski pozwoliły mi odwzorować Cezarego. Oczywiście nie jest to ostatni Cezary w tym filmie. Stanisław Bogacki ma na sobie rozpinany granatowy sweterek. Nie mogło tu zabraknąć także jego żony Heleny Bogackiej. W takim składzie sąsiedzi mogą rozpocząć poszukiwania szczęśliwego banknotu. I trzy, wygrałem! Do białej ściany przyczepiam trzy czarne obrazki. Tuż przed nią stawiam szarą sofę, zieloną paprotkę, mały stolik, na którym stawiam pilota. Miejsce przed telewizorem zajmuje tata. Gdzie jest telewizor? O, tu go mamy. Tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że od jeżdżenia samochodem mężczyźni brzydną. Ta baza pozwoli wybudować nam fantastyczne miejsce, które na pewno wielu z was jeszcze dobrze pamięta. Na początek stawiam tu kilka ścian. Moje ostatnie brązowe drzwi niestety nie wytrzymały, ale brązowy kolor często miał to do siebie. Zastąpiłem je innym kolorem.
Na tej ścianie przyczepiam mały obrazek i drewnianą półkę. Tuż pod nimi stawiam małą komodę, na której znajduje się kwiatek w doniczce. Dodaję wieszaki i lustro. Przyszedł czas na wykończenie kuchni. W samym rogu umieszczam okno z karniszem i firankami. Czy wiecie już, który motorniczy tu mieszka? Te klocki posłużą mi do budowy stolika, który umieszczam na dywanie, obok dodaję jeszcze dwa krzesła. Do wybudowania norka przygotowałem takie spodnie, koszulę w kratę, główkę z wąsem i brązowe włosy. Dla Karola przygotowałem trochę luźniejsze spodnie, niebieską koszulę z krawatem. Zdecydowanie brakuje nam tu szelek. Do ich stworzenia wykorzystam naklejki Lego, które przy użyciu pomarańczowego separatora starannie przyklejam. Szelki gotowe, potrzebujemy jeszcze skupioną główkę i czarne włosy. Karol Krawczyk z Lego gotowy. Kogoś nam tu jeszcze brakuje, przed wami Danka i Alina. Wiesz, ja nigdy nie przypuszczałem, że tak szybko kopnę w kalendarz. Kolejnego bohatera ubierzemy w taki gustowny garnitur. Estetyczny wąs i fryzura z lat 80. Do ręki wręczam mu walizkę. Oto Stefan Karwowski, czyli główny bohater serialu 40-latek. Inżynier Karwowski poruszał się czerwonym Fiatem 126P, który właśnie zbudujemy. Z lewej i prawej strony przyczepiam drzwi, a z tyłu montuję klapę silnika. Tak prezentuje się legenda polskiej motoryzacji. Strasznie, ale to jest mój, nie pański. Nie ten, następny. Na drewnianej podłodze buduję ściankę z regałami. Dodaję tu jeszcze szafkę, na której stawiam telewizor. Przestrzeń w tym miejscu ozdabiam obrazami. Ustawiam komodę i białą lampę. Z tych klocków poskładam stół. Najwyższy czas na przystrojenie wnętrza, w którym zamieszkają Ludwik, Tomek, Kuba, Kacper, Natalia. Gdy cała rodzina jest w komplecie, zaczynają się problemy życia codziennego. Mogę jutro iść do szkoły? Nie. Boli cię coś? Brzuch. To pierdniesz i wnet ci przejdzie. Paszowo! Torso, które widzicie, będzie idealnie pasować do zbudowania pewnego ojca. Przed wami ojciec Mateusz. Ale czegoś nam tu jeszcze brakuje. Czarny rower trekkingowy z twardym widelcem. Sprawdźmy, jak sobie poradzą w ekstremalnych warunkach. Czy ojciec Mateusz pokona stary drewniany most? Co powiecie na rowerowe salto? Skok wzwyż. Może trochę freestylu? Przyszedł czas na poskładanie posterunku policji. Na takiej przygotowanej wcześniej podstawie stworzymy więzienie. Łom chowam pod metalowym łóżkiem. Tutaj stawiam małą umywalkę, a na ziemi dywanik z napisem "Witaj w domu". Do krat przyczepiam zamek, a tuż nad nim dodaję siekierę i klucz. Zamieszka tu bezdomny Janek. Zrobiłem taki wygodny fotel, oczywiście obrotowy. Na ścianie dodaję półkę, a na środku drewniane biurko. Obowiązkowo okna z żaluzjami. Gabinet należy do komendanta i Pershinga. W tym miejscu powstał mały schowek. Toaleta pracownicza. Regał na papierkową robotę. Tutaj stworzę filar z tarczą do gry wrzutki. Przy biurku z lampką i telefonem dyżur będzie pełnić Zofia. 13 posterunek. Dodajmy tu jeszcze szafę z dokumentami. Świeżo malowane rury. Kolejna szafa, która coś w sobie skrywa. To jest Lego Luksus. Pancerna szafa na broń, za którą będzie odpowiedzialny Arni. Do perfekcji opanował on sztukę kamuflażu.
Na jego solidnym biurku znajdziemy też korektor i komputer. Obowiązkowo stół do bilarda. W rogu stawiam wieszak, a obok niego ławkę dla petentów. Drewniany blat ze szklaną butelką i akwarium dla powodzian należy do stępnia, który ma okulary jak... Ten kot słoiki. Pomalował pan czy nie? Za obsługę maszyny do pisania będzie odpowiedzialna Kasia, która trzyma szmatkę do czyszczenia ciężkiego karabinu maszynowego. Wnętrze 13 posterunku gotowe. Nice. Na tej ścianie umieszczam kilka detali. Obrotowe drzwi obowiązkowo w tym miejscu. Zadaszenie tuż przed wejściem. Dokładnie w tym miejscu stawiam drugą kondygnację. Całość pokrywam czerwonym dachem. Kilka detali. 13 posterunek gotowy. Poznajmy jeszcze kilku aktorów. Inspektor Kot. Inspektor Pies Hała. Jola. Rysio. Agnieszka. Zofia. Takie torso przygotowałem do zbudowania Cezarego. Gumkę do mazania możecie użyć do pozbycia się niechcianych detali. Spróbujcie tego w domu. Nie mógłbym zapomnieć o rodzinie Kiepskich. W jej skład wchodzą następujący bohaterowie. Ferdynand Kiepski, Halina i Mariola, Waldek i Marian Paździoch, Helena Paździoch i Edzio Listonosz, Boczek i Babka Kiepska. Przed wami wieś Adamczycha, a oto Jan Paweł Adamczewski, polski szlachcic, który miał szczęście urodzić się w Polsce. Uwielbia on wiewiórki. Jego dwaj synowie, Jakub i Stanisław. Oprócz wiewiórki we wsi żyje wiele innych zwierzątek. A oto przed wami córka Aniela, oczko w głowie taty. Jest jeszcze żona, Zofia, która ma dwa oblicza. Nie możemy zapomnieć o Rozalii, której przydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Mąż Rozalii to Ciesław Ryczyński, który nieraz widział krowę. Maciej, czyli nowy pomocnik Kowala. Tak wygląda Bogdan, który brał udział we wszystkich najważniejszych klęskach polskiej armii. Postawmy tu beczki z mocniejszymi napojami. Zamawialiście jakąś paczkę? Pamiętajcie, że ryby są zdrowe, ale wiszące szczury niekoniecznie. Sprawdźmy, która godzina. Staraj się cieszyć tym, co masz, bo w końcu gdzieś tam na świecie dzieci głodują. O, na przykład tutaj. Marek i Józia. Darek. Biedne, głodne dzieciaczki. A właśnie, obiad! We wsi żyje wielu sympatycznych mieszkańców. Między innymi Jędrula i jego żona. Nie możemy zapomnieć o Dobrusi. We wsi Adamczycha dzieją się różne dziwne rzeczy, ale można posłuchać tu dobrej nuty. Jest tu naprawdę pięknie. Od czerwca do września. Połowy września. Jeszcze o kimś zapomniałem. Syna magnata zbuduje z dwukolorowego stroju. Wybrałem dla niego taką główkę. Ja dopiero ładowałem. Główka niestety gdzieś mi spadła i nie mogę jej znaleźć. Mam ogromną przyjemność przedstawić wam dwóch braci, 7-letniego Bolka i 6-letniego Lolka. Ich największym wrogiem był Jimmy Piff-Paff. W tym filmie to już prawie wszystko. Dzięki, że byliście ze mną, a na koniec mała zagadka. Co to za dźwięk?